Wiesz, że niektórzy się boją studentów? To jest w ogóle niesamowite. A już studentów zagranicznych? Wiesz, ile osób się boi wynajmować mieszkanie studentom zagranicznym? Zupełnie irracjonalne. A to jest po prostu nasz sposób na to, żeby znowu zmaksymalizować potencjał mieszkania. też jak ci mówiłem o liczniku w rentowności, nie? E, przychód, masz ilość pokoi razy przychód z pokoju. I teraz znowu musisz w tym liczniku z, zmaksymalizować i ilość pokoi, i przychód per pokój. Per pokój mamy 200 zł więcej niż konkurencja. Ilość pokoi to jest znowu pewien know-how, gdzie trzeba się przełamać. Powiem też, mówiłem ci o tym mentalu Musisz zrozumieć, że w tym mieszkaniu zamiast trzech pokoi możesz zrobić pięć, a może nawet sześć, zależy czy jest ustawne. I takie mieszkanie musisz kupować, żeby tam po prostu weszło więcej osób. Mhm. Bardzo proste, wręcz nudne, ale działające.